Naszym gościem jest Michał Gutowski, który stoczył dzisiaj walkę, ciężką walkę z Danielem Omielańczukiem. Michał, jak się po tej walce czujesz? No, troszkę jestem rozbity, jak widać zresztą na załączonym obrazku. Walka była bardzo ciężka. Przeciwnik był dużo cięższy ode mnie. Myślę, że 15, a nawet rzekłbym, że trochę więcej, bo i z 17-18 kg cięższy ode mnie. No, walka próbowałem obalić. Było bardzo ciężko, niestety tutaj właśnie zaważyła ta masa. Nie bije się w kategorii ciężkiej, wziąłem tą walkę tak w sumie z doskoku, ale chciałem się dobrze pokazać. Mam nadzieję, że jakoś tam w miarę to wyszło i że się pokazałem z dość dobrej strony, a przynajmniej o to mi chodziło. O walce dowiedziałem się wczoraj o godzinie 12, tam po 12 kawałeczek zadzwonił do mnie pan Piotr Wagiński, mój trener. Zapytał się, czy wezmę walkę na Iron Fiście, wypadł tam jakiś zawodnik, tam bodajże miał się bić z jakimś Rosjaninem. Tak, z tym, że walka miała być w kategorii do 105, Omielańczuk miał ważyć do 105 kg. Jak się okazało tam 20 minut później przyjechali do mnie moi koledzy, powiedzieli, że waży 113. No, może tak, nie obawiałem się aż tak bardzo, bo lubię się bić i chcę się bić i będę na pewno się bił dalej, ale na pewno w swojej kategorii. Na pewno nie będę już bił się w open, bo moja kategoria taka normalna to jest do 95 kg i tam na pewno będę dalej próbował swoich sił. Jak wiemy, walka zakończyła się wynikiem no contest ze względu na Soccer Kicka, technikę niedozwoloną. Czy była to technika, która zupełnie wyeliminowała Cię z dalszej gry, czy po prostu... Jak się czułeś po tym kopnięciu? To znaczy... Generalnie już po wcześniejszych jego ciosach tak czułem się średnio, aczkolwiek no, chciałem bić się dalej, walczyć dalej, bo nie przyjechałem tutaj po to, żeby oddać walkę bez walki. A ten Soccer Kick, no przyznam się szczerze, pokazały mi się gwiazdki, co będę dużo mówił. Duże kopyto, uderzył mnie tą nogą i tak naprawdę miałem taką myśl przez chwilę, żeby może spróbować jeszcze kontynuować tą walkę, ale miękko na nogach, wstałem, głowie mi się strasznie kręciło, więc sam sędzia widział, stwierdził, że walka nie ma sensu i dalej kontynuować. Z tego co wiem, tam na początku było, że niby został on zdyskwalifikowany, potem wam po jakiejś rozmowie z jego boksem doszli chłopaki do wniosku, że walka będzie nierozstrzygnięta. W sumie okej, nie mam żadnego tam, nie mam do niego jakichś tam urazu. Też po prostu, no, to jest walka, czasami się nie myśli, po prostu była adrenalina. Poszedł na żywioł, ja no niestety troszkę byłem poszkodowany, ale jest okej. MMA Rok, Michał Gutowski. Dziękuję, pozdrawiam wszystkich. Chciałem podziękować swojemu trenerowi, bez którego tutaj by mnie nie było. Swoim kolegom oczywiście, którzy bardzo ciężko i sumiennie mnie przygotowują i pomagają mi w przygotowaniach, którym ja pomagam również. Oczywiście całej mojej rodzinie, no i najważniejsze mojej kochanej kobiecie, Ani, mojej narzeczonej, która dzielnie mnie wspiera i która zawsze jest przy mnie i która, że tak powiem, cały czas toleruję to moje, jakby to powiedzieć, no nie wiem, zacięcie do tej walki, jest cały czas przy mnie i naprawdę chciałem jej bardzo, bardzo mocno podziękować. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie i mam nadzieję, że następna walka będzie dużo, dużo lepsza.